Witam na stole. Kolejna tura, 22 grudzień tym razem. W połowie rozgrywki, to jeżeli chodzi o tury, no, mi się wydaje, że to się szybko zaraz skończy. Jak nie wygram, to chyba poddam tą grę. I co? Teraz zaczynamy co? Od rezerw. I rezerwy jedynie dostali Amerykanie. Czwarta zmechanizowania dywizja, 25 piechoty. Przecież przydzielona. Zwiadowczy, kawaleryjski pułk. To wszystko należy do trzeciego korpusu. No i to jest tyle. Teraz ja mogę sobie za niemieckie z rezerwy, które nie przyszły w dwie tury wstecz, czyli 20, mogę wystawić na planszy. No i ten pułk piechoty wystawię sobie w miasteczku Mannheim, tu przyjechał ciężarówkami. Trzy pola od innych jednostek, zgadza się, od amerykańskich trzy od moich jest, no to tu wystawiamy go. Następnie mogę wystawić posiłki z OKW, czyli z głównodowodzącymi, ale niestety nie spełniam wymagań. No i nie spełniam wymagań dlatego, że ten pułk drugi z drugiej SS nie ma punktu, nie może zaopatrzenia, bo przechodzi przez ZOKa. Więc on jest odcięty nawet też bez komunikacji. No i będzie też kary ponosił za to za chwilę jak w Supply Pace. Ok, to teraz karty. 22 grudnia nic mi tu nie dochodzi. Więc przygotowuję standardowo karty, 8 kart stąd plus primary, tasuję i 6 kart ociągam moją startową rękę. No i mój zestaw kart to jest dwie karty do pierwszej pancernej SS na początku, więc to jest dobre, no a te karty co słabe są mniejsze korpusy na mniej znaczących odcinkach, więc liczę, że jeszcze tu nie używając tych kart tutaj coś wyciągnę z drugiego SS, żeby popchnąć moje główne natarcie. Nie mam żadnych snow fuel, więc nie muszę wydawać paliwa, ani nikt nie dostaje tutaj kar za paliwo. No to teraz amerykański deck. A Amerykanie powinni dostać dwie priority karty, 7 suplement kart, ale jak pamiętacie z poprzedniego odcinku, a jeżeli uważnie oglądaliście, ja zagrałem tam Iwat, że się pokłócił Patton z Montgomerem, no i Brytyjczycy są opóźnieni o jedną turę z ich animozji, zanim się dogadali, to 30 korpus będzie w następnej turze, więc tutaj nie mam kart 30 korpusu, tylko trzecia armia Pattona, to jest silna karta, czyli sam Patton, no i trzeci korpus, który będzie wchodził na mapę, prawdopodobnie to jest nowy korpus i tu jest 12 korpus, nowe karty. No i oczywiście do tego deku doszły dwie nowe karty akcje. W następnej turze dojdą dwie ostatnie i więcej już kart akcji nie będą wszystkie w grze. No to co, tasujemy to, tasujemy te i przygotowujemy stosy. Karty przygotowane, no i teraz od 21 tury, czyli od dwóch tur już, żeby to będzie druga tura, kiedy mam pociągnąć kartę lotnictwa, czy kartę stopu i sprawdzić, czy to jest lotnictwo, czy poranne bombardowania coś tu spowolniły niemiecki postęp. Czyli co, odkrywam tą kartę, no i tak podsumowałem, że to jest ta nowa karta akurat. No i tu nie ma eventu command z air powerem, jest tylko combat event, ale to się nie liczy i ewentualnie jeżeli to była karta armijna, to też by zadziałało, no ale jest to karta korpuśna, więc na szczęście poranne bombardowania nie spowolniły jego progresu, czyli bez zmian w zasadach. No i następnym krokiem to jest supply, sprawdzamy na mapie zaopatrzenie na wszystkich jednostek. No i przez supply są dwie zmiany na mapie, tutaj ten pułk z drugiej SS jest, ma low supply, w nocy nie otrzymał jedzenia. No i tu w mieście są zaizolowani, no od następnej tury będą rzucać za poddanie się. No i jeszcze tu na wschodzie dwie jednostki muszę rzucić za to, czy się poddały. Najpierw rzucę za tą litę, na 1-2 się poddaje, to jest
druga dywizja piechoty. Nie poddaje się, to teraz za tą na 1-4 się poddaje. No i poddała się, super. To jest kolejna jednostka, która została wyeliminowana, więc parzysta, więc kolejny punkt zwycięstwa. No i tutaj mi się trochę zwolni jednostek na... nie będę musiał pilnować tych maruderów, że tak powiem. To jest koniec Supply Face. Nie ma roadblocka do wymiany, nie ma auto fuel, więc przechodzimy do impulsów. No i oczywiście pierwszym impulsem, którym zagram, to jest ta pierwsza SS. Mam dwie karty na ręku, więc aktywuję ją teraz, później coś innego i znowu SS, żeby pchnąć ich do przodu. Próbuję tutaj pod tą miejscowość przenieść Pipera i inne dywizje, wyeliminować ich i, no, i dać zaopatrzenie jemu, żeby naczelne dowództwo uwierzyło, że jest możliwość przejścia mozy. No i Piper i jego ekipa przygotowują się do ataku odszkodującego na ten kawaleryjski patrolowy pułk. Zagram jeszcze dodatkowo kartę taktyki. A w zasadzie zagram dwie karty taktyki. Tu jest Reinforced Battle, czyli wybieram sobie heks, który podjedzie, będzie walczył. Czyli tutaj te elementy drugiej SS wesprą ten atak. No i jeszcze artylerię zużyję, żeby wykonać porządny ten atak. Więc w tym impulsie wydałem za 6 punktów. Limit jest 2, więc po tym impulsie się aktywują alianci. No dobra, ale teraz przechodzimy do tego kombaciku. Czyli tak, atak oskrzydlający jest 15 w tej chwili do 3, czyli 5 do 1. Są w miasteczku, więc jedno obrażenie są jest negowane. No i oni też zagrają kartę taktyki. Amerykańska taktyka to są inżynierowie, czyli nie ma tutaj znaczenia, bo oni są w miasteczku, tu nie mogą ulepszonych pozycji dawać. Czyli nie ma tutaj pomocy, że tak powiem. No dobrze, no to ciągniemy te dwa żetony i patrzymy, co się dzieje. Obydwa żetony to są flanka, tak? No i na nieszczęście jest flankowy atak, ale on jest w miasteczku, więc ten efekt się nie nakłada, więc to są puste żetony. Z drugiej strony to był, że jest jedno heksowy atak z jeden one hex, ale nie ma czegoś takiego. I też był tam, że 7 do 1, czy 6 do 1, a jest 5 do 1. No to jest bez zmian. No i teraz patrzę, ile jeszcze mogę dociągnąć żetonów. Jest raz, 2, 3, 4, 5, za elitę 6 i za kartę taktyki 7, 8 maksymalnie. Nie, no to idę na maksa, bo potrzebuję tego tu przełomu. Czyli dociągnę jeszcze 6 żetonów. No i pierwsza SS i elementy drugiej SS, niestety tutaj i sam Piper dostali ciężkie rysy, ciężkie przeprawa jest. Dwie straty dla mnie, dla Amerykanów jest raz, dwa, trzy, cztery, jedna negacja, czyli trzy i za miasto negacja to jest dwie straty. No dobrze, to zaczniemy od Amerykanów. Jeżeli straty są równe lub większe od ilości stepów, no to wycofują się jedno pole. A następnie, gdzie już mam mniej hitów niż stepów, to teraz on z oka by nie tracił przy redukcji stepu, bo tak jakby to by kazało uciec jedno step. A tak to dochodzi do kalkulacji tego hold value. Tam jest pole z numerem 3 i plus za stepy to jest 2, plus za atak za rzekę, bo był taki, jest kolejny plus 2 i że jeżeli się już uciekł jedno pole, to też plus 2, czyli wychodzi na to, że tylko na 9-10 ucieknie. No to ten rzut 7, czyli zostaje, przyjmuje jednego stepu. No ja miasteczko zdobyłem za 5 punktów zwycięstwa. Ale mogę tylko adwansować jedną pole, no i nie otworzyłem drogi tutaj do tego odizolowanego korpusu SS. To tak, Piper na pewno przejdzie i chyba te elementy drugiej SS.
No i to jest koniec tych zmagań na tym kierunku. Jeszcze chciałem zaatakować tam zaizolowanego tą piechotę, nie wiem, może mi wyjdzie. Już do niego wracamy. To jest tutaj atak, to jest 5 mam w sumie tam, bo dorzuciłem posiłki do 2, no to nic to nie zmieniło, jest 2 do 1. Maksymalnie mogę pociągnąć jeden żeton plus 2 za izolację, 3 żetony, więc szybko dociągam. No i żadnego trafienia tu nie udało się zaliczyć. No to kończy ten impuls i Amerykanie, zobaczymy jak odpowiadają Amerykanie na moje działania. No i Amerykanie aktywują 5 korpus, to są jednostki tylko tutaj, to pokrążone tutaj z markerem i tutaj wystrzegący ten miasteczko. Pierwszy specjal nie działa, no to tylko rezerw nie ma, RP też nie mają, są full stanie, nie dostają, czyli aktywują swoje jednostki. Czy spełniają warunki? No tak, ten może dostać marker. Czyli co, osiągniemy 3 karty akcji. I żadna z tych akcji, Fill the Gap, Combined Arms Attack, też nie mają czołgów. Żadnych mocnego ataku też nie mogą wykonać. Są pojedyncze, rozrzucone jednostki, to jeżeli jedynie co mogą, to... Znaczy nie mogą zrealizować tych kart, tylko dostaną te jednostki, które mogą IP marker. No i to jest koniec aktywacji. No i ta jednostka dostała wzmocnienie w postaci umocnień obronnych. No to teraz myślę nad niemieckim impulsem. No i ja aktywuję drugi pancerny korpus SS. Problem z tym, że tu jest już staków za dużo, więc tu nic nie dosilę. Będę musiał jakieś naokoło dojechać i chcę atakować tutaj, żeby uwolnić, dać zaopatrzenie temu, żeby dostać te 10 punktów, przekroczyć moc, dostać 10 punktów. I co? I liczyć, że zajmę jeszcze 2 punkty zwycięstwa, bo w tej chwili mam 38, a muszę mieć 50, czyli przekroczenie dyszka plus 2 jakieś miasteczko i wygrywamy. Ok, no to najpierw zrobię ruch. A zanim ruch, to jeszcze tu sprawdzę, czy aktywując ten 519 pułk batalion czołgów, czy tutaj nie ma ukrytego wroga. Na 1-3 będzie coś ukrytego. 8 nie ma, mogę zdjąć. No i jadę tutaj, to część drugiego sesy spróbuję obkrążyć tutaj i próbować atakować ten kawaleryjski pułk. Dobrze, cele są znane, no to jedziemy. No i tak się przemieściłem, obkrążyłem tą dywizję. Tu zajmowałem strategiczne skrzyżowanie, no i tu będę atakował. Tu jeszcze zdobyłem w marsze, w intermarsze paliwo. To jest trzeci mój zdobyty paliwo, czyli wszystko na planszy zdobyte. No to gratulacje. No i najpierw atak wykonam tutaj. Jeszcze dam Reinforce Battle, czyli dam temu możliwość poruszenia się tutaj i dołączenia do ataku. I tu jest teraz 15 do 2, czyli 7 do 1. Amerykanie wspierają artylerią. My mamy tylko ekipy Pipera, bo sam Piper jest odpoczywał pod miasteczkiem. Czyli co? Jeden mandatory żeton, a maksymalnie mogę, tu jest 2, 4, elita to jest 5 i taktyka to 6. 6 żetonów maksymalnie. Ale patrzymy, a jeszcze zapomniałem ruszyć tego. Tu chciałem się uwolnić, w to miejsce stanąć. Wtedy nie może mógł i tak tu uciekać, więc spokojnie. Dobrze, no to co, ten żeton pierwszy. No i pięknie dostaliśmy żeton, tu jest elitarna jednostka. Czyli jedna strata jest dla nich. No i teraz czy 5 ciągnąć na maksa, czy jednak trochę, bo potrzebuję, żeby go zniszczyć, to potrzebuję mieć
trzy trafienia. W tej chwili jedno. A maksymalnie jeszcze 5 żetonów mogę. No dobra, no to wezmę może 4 tylko. No i Amerykanin jest zniszczony, został raz, dwa, trzy, cztery straty, czyli to jest zniszczenie, no ale niestety ja mam dwie straty. Mogę przyjąć jedną stratę i swoje jednostki zdezorganizować, albo pchać je dalej. No dobra, najpierw przyjmę straty Amerykanem. No i stwierdziłem, że przyjmę straty, tu już mam wszystko jednostepowe jednostki, więc następne będą eliminowane. Będzie ciężko, no ale dzięki temu mogę teraz adwansować po drodze dwa pola, czyli tutaj. No i tak będę robił. No i tutaj, jak widać, jest tu cała droga zaopatrzenia do niego. No i teraz muszę mieć aktywację, żeby go i jakąś jednostkę przez ten most, przez tą rzekę, przez przenieść. No okej, teraz jeszcze zastanawiam, czy tu nie będę atakował. No i stwierdziłem, że nie będę marnował zasobów. Teraz jest 2 do 1. On jeszcze ma stratę, ma za jedną negację za miasto. Więc na razie sobie odpuszczę. Okej, no to teraz amerykańska będzie karta. I Amerykanie grają kartę no command. No ale od tej tury już jest zasada, że jeżeli wyciągną no command z kartę, to mam ją zrealizować i kolejną kartę dołożyć. No, czyli ona już nie jest najsłabsza. Dodatkowo jest 22 air power, czyli lotnictwo, ale lotnictwo w tym wypadku oznacza, że najpierw zaopatrzenie. Mogą zrzucić do jednostek auto supply albo isolated zaopatrzenie i oni od razu są całkowicie zaopatrzeni i trzeba wybrać unit lub stack z największą ilością stepów. No i jest coś takiego, cała 82 jest okrążona. No i w miasteczku Stavelot stoi 82 i zdejmujemy izolowane. Są od razu całkowicie już w supply'u i będą mogli nawet wykonywać akcje. Marker zdjęty i teraz kolejną kartą to jest 12 korpus 3 armii. To przenosimy się na południe i tu patrzymy, co się może stać. No i tutaj rezerw nie ma, za to mogę zaktywować 4 i 10. 10 może być zaktywowana, jest to warunek, bo mam stosunek do jednego. To jest 8 do 3, czyli 2 do 1 jest spełnione, więc aktywuję ten korpus. No tak, to 3 karty. No i pierwsza karta to Germans Exposed i jest tu warunek. Mamy 2 do 1, to jest najniżej, co może być z tego korpusu. Sytuacyjna siła, tu jest wszystko będzie zdublowane, no to nie. Tu tak samo, przez rzekę nie, no to jest jedyne miejsce. I co, Niemiec dostaje stratę. Następną kartą jest Move, czyli możemy się dostawić do Niemców, no i ten zawodnik, ten pułk może rzeczywiście to zrobić, dostawić się do Niemców przez rzekę. Kolejna karta już nie gra, nie mam obkrążonych lub Danger of Surround jednostek, wszystko jest w linii. No i ta akcja się kończy, czy ktoś może dostać nieaktywowane jednostki, rozumiem tylko 10 i 4, tak? No to oni się aktywowali. I reszta jest tak, jak powinno być. No, czyli ta aktywacja na południu się kończy. A następnie niemiecką aktywacją znowu będzie pierwszy korpus SS. I co? Tutaj tylko aktywuję jednostki, ciągnę już na rezerwach, że tak powiem. Mogę też spróbować 3 replacement pointy dać się. A może to spróbować, żeby nie ciągnąć na rezerwach, uzupełnić straty. 10 punktów będzie, znaczy nie będzie 10 punktów, tylko za rezerwy będą mogły być wprowadzone za to. Przekroczyć, nie wiem, czy będę miał aktywację. Dobra, to może tak. Piper mnie atakuje tylko, nie aktywuje, tylko wezmę 2 replacement pointy. Dostarcza, czyli tutaj jednostką. No jednak zmiana planów
Bo żeby replacement ponty dać elitarnym, najpierw muszę nieelitarnym jednostkom, czyli tam gdzieś z tyłu, to może jeszcze to zostawię sobie, to nie, jednak to w takim razie będę aktywował, czyli zrobię te ruchy. No i ruchy zrobione, będę atakował ten hex, ten pułk piechoty, Piper i dwóch kolegów. Jeszcze użyję Infantry Infiltration, czyli atak flankowany. Czyli jest u mnie, to jest 3, 6, 11 do 3, 3 do 1. No i dwa żetony ciągle, zobaczymy co z tego wyjdzie. A jeszcze najpierw karta taktyki amerykańska. Reinforcement Battle, czyli ktoś może się dołączyć do tego ataku, no ale tu nikt nie jest w stanie dojechać, chyba że jakieś jeszcze tam out of contact, ale nie ma czegoś takiej jednostki tu w pobliżu, więc nic tu nie będzie. I co? No to teraz te żetony. No i to, po stracie dla każdego, tu jest jedyny żeton. I moich maksymalnie żetonów jest raz, dwa, trzy, cztery za elitę, pięć za tę kartę taktyki. No dobra, dołożę jeszcze trzy, zobaczymy co wyjdzie. No i w miarę dobre losowanie, trzy straty dla Amerykanina, jedną dla nas. To tak, Amerykanin musi się wycofać dwa pola i jedną stratę i zostanie rozrzucony. To jest jedyne miejsce, gdzie mógł uciec. Ja advancem zrobię, chyba tylko Piperem. Jedno pole, no bo tu po drodze nie mogę dalej. Muszę dostać tę stratę, więc Piper jest jeszcze dwustepowy, więc on dostaje stratę. No niestety elitarne jednostki się tu kończą. No i to jest koniec tego kombatu. Jeszcze tu na to miasteczko próbuję zdobyć im ciągle zaizolowane. No ja tak tutaj mogę tylko jeden żeton plus dwa te dodatkowe za to, że są odizolowani, czyli trzy żetony, zobaczę co wyjdzie. No niestety atak nieskuteczny, wciąż potrzebuję tu lepszych kart do zaatakowania tego korpusu. Dobrze, to teraz Amerykanie. No i karta, którą Amerykanie wyciągnęli, to jest aktywacja 7 korpusu, czyli 84, czyli ten i trzeci. Czyli ten korpus, jednostki się kwalifikują do korpusy się kwalifikują do aktywacji, więc aktywują je. No to będą te trzy karty. Zobaczymy co wyjdzie teraz z kart aktywacji. I pierwsza karta to jest Fill the Gap, czyli tam gdzie Niemcy mogą mają proximity, czyli na przykład ten hex i ten też hex. I mamy tutaj, żeby tak, tutaj Saranda nie dostanie. Tak. Zastanawiam się tutaj, nie, no on się zaktywuje. Dobra, tu nie dostanie Saranda, a tym zastanawiam się, że tu przejdę, bo Niemiec tu może przejść jednym ruchem. Tak samo może tu i tu, ale to jest większy VP hold value. 5. Tutaj mają 3 na 2, no ale to powiększa wtedy gapy. No to tak, dobra, no zrobię te dwa ruchy takie. No a reszta tu się nie rusza, bo protekują VP Hex. No i to jest koniec tej akcji. Zaraz idziemy następną. Strong attack, no nie mam tutaj takich jednostek sił, żeby mieć aż 3 lub więcej do jednego. Więc tą kartę omijam. No i jednostki Windrach Under Fire, które mogą być obkrążone, no to nie widzę w takich jednostek. On może być obkrążony, no ale jemu lepiej, żeby nic nie robił, to wtedy zdejmie się ten żeton. No i to jest koniec aktywacji. No lepiej się spozycjonowali, jest to jakiś sensowny. To ja teraz zaktywuję ten korpus, to jest na wschodzie, tam rezerwę. Tak, żeby wykończyć, zdobyć ten dwa punkty zwycięstwa, które potrzebuję. Czyli będę tutaj to miasteczko atakował, musiał. Wycofam tutaj pancery, wrzucę piechotę i pancery idą na zachód.
No pancery tylko tu dojechały, bo jest plus jeden za wyjście z tej strefy było, oni byli tutaj, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć po drodze. Tutaj też się nie pocało, tu jest las, czyli cztery punkty ruchu, plus jeden za wyjście to jest pięć, więc tutaj by nie mieli, tylko by się ruszyli jedny heks. No trudny teren jak widać. No i atakuje tutaj, jest mam 8, 11 do 2, czyli jest 5 do 1. Żetonów maksymalnie mogę pociągnąć 1, 2, 3, 4, 5. 5 żetonów plus 2 to 7 żetonów. No i losowanie jest dość dziwne. Amerykanie tak, jedną negację ma za miasteczko i tu jest druga negacja, trzecia negacja, czyli 3 obrażenia tak negują. Czyli 1, 2, 3, czyli to wchodzi, jedno obrażenie wystarczy, żeby ich wyeliminować. Obrażenia w moją stronę są negowane całkowicie, więc zdobyte to w końcu miasto jest. Advanced After Combat zajmuje, no i aktywacja się kończy, w sumie 2 punkty za miasteczko i to po kolejna pożyta jednostka amerykańska, czyli 3 punkty dostałem za tą akcję. Czyli 41, 9 punktów brakuje do zwycięstwa. I amerykańską kartą ponownie jest No Command, czyli znowu Air Power. W tej chwili nie ma żadnej jednostki Out of Supply na mapie lub Isolated, więc dokonują bombardowania, strafing runs. I co to oznacza dla nas? Dla nas oznacza to bardzo złą wiadomość, bo muszę odrzucić kartę z najwyższym ilością punktów, a tam dorzucam sobie do staku, który mi zmniejsza limit i mogę odrzucić dopiero jak mój discard draw pile będzie pusty. No i muszę odrzucić tą trójkową kartę. 53 korpus to jest tutaj właśnie pod bastonem, który miał tu wesprzeć. Chyba na zachód chciałem albo tu dziurę jakąś wypełnić, no ale nie zaktywując się pochowali się w czołgach, porowach. Lotnictwo alianckie zaczyna coraz bardziej nękać Niemców. Kolejną aktywacją aliancką jest 7 korpus. On w tej chwili, 8 przepraszam korpus, on w tej chwili ma tylko jedną jednostkę, jeden pułk. Ten korpus został praktycznie zanihilowany. No i nic tu nie mogę zrobić, tylko mogę ten event Artillery Bar. Zaraz zobaczę, o co chodzi w nim. No i ten event mnie zmusza do odrzucenia karty dywizyjnej. Jest tu Division Card do aktywacji. To są te najniższej jakości karty. Więc ten nie użyję. Czyli nie użyję też Panzer Batalionów ewentualnie takiego eventu. No i to jest koniec aktywacji alianckie. Teraz lecimy dalej z Niemcami. W tej chwili mi na ręku zostały 4 karty, więc niewiele. Więc sensownie zaaktywuję ten korpus, który jest tu rozproszony i jego pcham tutaj na zachód mocno, ile się tylko da, ruchem strategicznym. No i nimi dość daleko dojechałem, bo aż do Havelange. Tu jest jeszcze Dimant i tu jest Moza. Jesteśmy bardzo blisko. Teraz jeszcze rzut tutaj na blokadę na 5 plus na tym VP. 7, jeżeli wam tu mignęło, nie ma blokady. Super, jest progresik. I to jest koniec mojej aktywacji, tylko się podjechałem i tyle. No i pod się uparł na ten 8 korpus. Jedyna jednostka, nie mają rezerw w tej chwili żadnych dostępnych, nie ma też w przyszłej turze też nie ma rezerw, jedynie co RP też nie mogą dostać, bo są fulla, więc jedynie to jest ten nie Rajsy, ale tylko Tank Batalion, czyli jednostka niemiecka nie za rzeką może dostać Steplosa, więc to jest jedyna jednostka, która może dostać, no i zawsze jakiś Stratler Niemców jest. Więc oni robią wypad, tam batalionem czołgów niszczą piechotę niemiecką. No, ale znowu błąd. Mogą rezerwy dostać, nie zauważyłem. To przy następnej turze też mogliby to zrobić, by nie było tego eventu z barażem. Nie, tam nie było rezerw. Tu mają tylko rezerwy. No to oni dostają rezerwy. Rezerwy przydzieliłem i wszystko jest chyba ok.
I teraz następny krok to jest moja aktywacja. No i w końcu mi doszła karta tego 47 korpusu gościa od nacy. To on teraz będzie parł w stronę tutaj Demand i Namur. Tutaj z punktu zdobycia zwycięstwa, więc jedziemy na zachód, droga wolna, tylko blokady nas to mogą zatrzymać. Piechota zrobię tu ruch i rzucam tu za wysadzenie mostu. Ósemeczka jest już w kadrze, nie ma, więc przenoszę jeszcze się tutaj i będę rzucał tutaj naokoło na wysadzenie mostów. Najpierw tutaj rzucę, nie ma, i teraz tu obok też niewysadzone mosty. Jednym pułkiem tutaj bardzo dobrym dojechałem aż do Niemand. Tutaj będzie rzut na blokadę na 6+. Siódemeczka nie ma. To jeszcze tutaj za wysadzenie mostów. Ósemeczka nie ma. To jest 10 punktów ruchów, więc dalej nie jadę. Osławione dywizje Panzerler dojechały aż do Mozy. I tu jest przeprawa, muszę rzucić na nią. Jeżeli tu nie będzie, to jest full sukces. Tu nie było też punktu, to mógłbym w sumie to zająć. Tak, jednym pojadę tu, jednym tu. O, tak, zmiana. Czyli tak, 5 punktów zwycięstwa i rzut tutaj za przeprawę. 9 i teraz tu rzut. 8, wszystko dobrze. Wlały się te czołgi tego korpusu, tu przy mozie już są. Wcześniej widzę, tak zauważyłem, że mi blokowały te punkty zwycięstwa, które mi blokady rzucały i musiałem tam później walczyć z tymi ukrytymi jednostkami. Tutaj był obszar praktycznie bez punktu zwycięstwa, oprócz tego, gdzie się nie udało mi rzucić duży wynik i tu nic nie było. I w tej chwili mam 48 punktów, 2 punkty zwycięstwa. Tu jest miasteczko, które będę chciał zająć, jeżeli będę miał kartę aktywacji i może wygram tą grę. Zobaczymy teraz odpowiedź amerykańską. No i wylosowałem jak najgorzej. 21 armia grupy, czyli całe armijne rezerwy można teraz przyzwać. Ale to jest tylko trzeci korpus, a trzeci korpus jest linia, tutaj zwróćcie uwagę, zaraz pokażę. Linia trzeciego korpusu zaczyna się tutaj właśnie, czyli południe mapy, czyli środek, gdzie mam przejść przez Mozę, nie będzie zabezpieczony. No to jest chyba zwycięstwo, będzie, tylko muszę wiedzieć, czy mamy tą kartę. Najpierw te rezerwy ustawię. No i tak na szybko ustawiłem te rezerwy taką linią. Chciałem też, myślałem, że może tu damy jakoś, ale bo nie mogę stawiać na miastach niemieckich już zajętych, bo Hansa Huber jest niemiecki. Bo wtedy był problem z opatrzeniem Danger of Surrante. I tutaj też nie mogę dać, bo też będzie otoczona jednostka, więc do tej linii tak zrobiłem ten punkt. No i teraz moja aktywacja. Więcej już Amerykanie w tej chwili nie zrobią. No i ja zaktywuję ponownie 58 korpus, to on przejdzie ruchem strategicznym, bo mosty są niewysadzone. Czyli co, są zajęte, tak? Rozumiem. Więc mogą przekroczyć ruchem strategicznym te mosty, no tak mi się wydaje. No to co, idziemy na zachód. Przekroczyłem Mozę. Tutaj rzucamy 10 punktów zwycięstwa za Namur. Ja tu dalej nie mogę pojechać, ale może być tu blokada. 9, nie ma nawet blokady w tym miejscu. No to posypał się plan. Wystarczy dobre rzuty i można wygrać. I teraz tu jest jeszcze blokada na 1-2, nie blokada, tylko wysadzenie mostu. 9, nie wysadzają tego mostu.
Czyli trzy jednostki przejechały przez Mozę i co? No i dostaje 10 punktów zwycięstwa, to jest w tej chwili 58 i chyba nic mnie tu nie zatrzyma przed wygraniem tej gry. No, amerykańską kartą jest trzeci korpus, czyli ten, który przyszedł, aktywacja, więc nawet jak oni tu by próbowali zająć to miasteczko, mam tu drugą drogę obejściową z zaopatrzeniem, więc zakładam, że raczej mi się nie uda i już jakby rezygnuję, kontynuuję, czy ogłaszam się zwycięstwo. Zostało mi w sumie na ręku raz, dwa, trzy, cztery karty, więc maksymalnie cztery aktywacje. No ale ja bym to teraz skrócił, żebym jakiegoś ataku i dał wszystkie swoje karty na kombat i to by był ostatnim impulsem w tej grze, co to by jeszcze Amerykanie kolejną kartę by jakąś brali. No ale raczej by się im to nie udało, z dużo punktów mam, bo na ty jakbym stracił zaopatrzenie do tych jednostek, to i tak nie stracę tych 10 punktów, tylko bym rezerwy by mi nie przyszły te generalnego dowództwa naszego Oberkommando. No i tak, no tak się gra prezentuje. Teraz może na zakończenie parę słów. Jest trudna pod względem zmiennych zasad i innych takich rzeczy. Bardzo trudna jest, jeżeli chodzi o boty. O wiele łatwiej będzie się grało na dwóch graczy bez bota. Naprawdę to może być przyjemna rozgrywka. Trzeba tylko pilnować, co się w danej turze zmienia, tych specyficznych zasad i naprawdę klimat czuć tutaj dość mocno tych Arden. Mi się udało akurat wygrać, nie wiem dlaczego, przypadek nuba albo po prostu błędy w grze, które tam wykonuję i co jakiś czas widzę. No ale musicie wybaczyć, nie traktujcie tej gry jako źródło informacji, traktujcie jako takie częściowo może jak to się gra. Na pewno nie jest jako wzór idealnej gry. No i co jeszcze? No i zapraszam też na kolejne filmy. Teraz zmienię na coś innego, może nie wojennego. I dziękuję wszystkim za oglądanie, za komentarze. Szczególnie pan stary gracz tutaj mocno komentuje tą grę. Widać, że mu się podoba. No jest to widać, że jeden z lepszych tytułów, jakie gram. Naprawdę polecam, warte pieniędzy, chociaż można poczekać teraz na ten dodruk, żeby mniej tu było błędów, jeżeli chodzi o instrukcje i o znaczniki, bo chyba jest tam parę znaczników, nie powinno być nawiasów, tylko zwykły znacznik z okiem i te jakieś literówki w kartach aktywacji. Poza tym wszystko tu jest na tip-top. Okej, no co, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, do następnego, cześć!